Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów na kanale. Jestem Bartul. Powoli, powoli zbliżamy się do końca. Co prawda tutaj zostało 13 hord, no ale postępy są już, tutaj mamy aż 80% ukończenia. Całkiem sporo, tutaj trochę gorzej. Zobaczmy dziennik i zobaczmy, co możemy zrobić. Wiecie co, zróbmy to. To dla nich bez różnicy. Jest to zadanie od Buzera. Myślę, że sobie to zadanie dokończymy. Czekajcie, gdzie ja tu muszę jechać? O, to się dobrze składa, bo możemy użyć szybkiej podróży. Dobra. Aha, mamy się wspiąć na wieżę i porozmawiać z Buzerem i chyba misja dobiegnie końca. No to słabo. Szkoda, myślę, że jakieś zadanko wykonamy takie standardowe. Poza tym tu już byłem na tej wieży. A, bo z tej strony się nie da wejść. Na przykład w Assassinie było tak, że jak podeszło się do drabiny z drugiej strony, to on przeskakiwał naprzód. To było fajne. No dobra, pogadamy, zrobimy to zadanko. Zamkniemy wątek Buzera chyba. No szkoda, bo ostatnie zadanie też tylko wymagało od nas wejście tutaj na wieżę radiową i porozmawianie przez telefon. Buzer, czy tam. Jesteś tam? Obóz Lost Lake, zgłoście się. Dick, dobrze cię znów słyszeć, bracie. Jak tam leci? Spoko. Wszystko gra, Buzman. Wszystko gra. Tak? Gówno prawda. Jak długo jeździliśmy razem? Co się dzieje, bracie? Chodzi o Sarę. To długa historia, ale ona zaciągnęła się do tamtejszej bojówki. Chciała wrócić tu ze mną, a teraz oni zmuszają ją, żeby została, Buzman. Oni nie pozwolą nam tak po prostu odejść. Co? Zmuszają was do zostania? Jezu, Dick, gdzie ty jesteś? Dobra, zgarnę żelaznego, Ricky, kilku ludzi, jakoś się tam dostaniemy i... Buzer, nie, to nie tak. Nic nie kumasz. Mają tu setki ludzi i są uzbrojeni po zęby. Ukradli sprzęt Gwardii Narodowej, wojska i... Chuj mnie obchodzi, co ukradli. Załatwimy... Cholera, posłuchaj mnie. My nie możemy pozwolić, żeby pułkownik, ich przywódca, dowiedział się o Lost Lake. Gość jest pojebany, Buzer. Opór, kurwa, pojebany, a bojówka atakuje każdy obóz, na jaki trafi. Włóczęcy, skwaterzy, obozowicze, to dla nich bez różnicy. Jezu, Dick. Poradzę sobie. Zresztą mam pomysł. Tylko jeśli coś mi się stanie, jeśli mielibyśmy się już nie usłyszeć, to... Słuchaj, jak powiedziałeś, dasz sobie radę, okej? Okay? Tylko zgarnij Sarę i wyciągnij ją stamtąd, słyszysz mnie? Ta, Buzman, słyszę. No, i tak ma być. Coś przerywa. Nie słyszę. Dick! Dick! Jestem, bracie. Jestem. Dicko. Bez odbioru. No i proszę, mamy 100%. O, mamy obóz Rozumajka. Tak, 100%. Buzer nie umrze, teraz muszę znaleźć mu powód, żeby żyć. Odblokowano malowanie. Szkoda, że nie coś konkretniejszego. Dobra, mamy kolejny wątek zamknięty. No szkoda, myślałem, że jakieś zadanko takie z petardą będzie. Że się coś będzie działo, a tutaj po prostu nic. Nudne flaki z olejem rozmowy. Nevermind, dobra. Zaraz zobaczymy kolejne zadanko. Potrzeba około 50 godzin, liczy się, jak ktoś chce tutaj, wiecie, wszystko porobić. Aha, mamy tutaj łowcę nagród i łowca obozów upierców. Dobra, róbmy to na razie. A tutaj mamy to. I tutaj jest jeszcze łowca nagród, a to jest... Aha. Dobra. Jako, że jesteśmy tutaj blisko. Zatankujemy motor. Generalnie mamy teraz ten największy bug. I... To się przyda. To paliwo tak szybko się tam nie traci, aczkolwiek dosyć długo się je uzupełnia. Dobra, zatankujmy i wziął stąd.
W międzyczasie na pewno coś się pojawi. Właśnie tak. Zrobione. Dobra, śmigamy. Uwaga, dzikie zwierzęta! No i jak, co? Dzikie zwierzęta? Jednochol swędzi. Dobra. Nitro i droga. Oh shit. Muszę trochę driftować, bo jest achievement do wbicia. Żeby driftować przez 10 minut. Kurde, zapatrzyłem się. Musimy przez 10 minut mieć wciśnięty przycisk driftu. Można się tak oczywiście bawić, prawda? Co to było? Ktoś chciał ze mną porozmawiać? Dobra, szeregowy majec. Gdzie się podziewasz? Nie chcesz wiedzieć. A wiecie co, ja mogę sobie założyć. Aha, mam ten. Mam zmienioną broń, wiecie? Mamy coś nowego. Zaraz wam pokażę, co to jest. Ekwipunek, sprzęt. Tutaj mamy IDF PAP. Dzięki wysokiej celności, niskiemu odrzutowi i pojemnemu magazynkowi na kule zadający duże obrażenia, jest to karabin idealny. Ja wiem, czy tak idealny. Tutaj jest coś lepszego. Mamy przedmioty fabularne. Matko. Sporo tego jest. I najlepszą broń. Moc obalająca, jak tutaj widzę, jest. Ale tego nie ma w statystykach podczas grania. To mamy 12... No bo i tutaj mamy 45, tu 50. Aha, bo to nie jest tutaj. O matko, czekajcie, bo ja to źle pojechałem. To nie jest tutaj. Tutaj mamy dopiero. Założona i tak głośno napierdziała ten karabin. Ej, czekajcie, tędy nie przyjdziemy. Czekajcie. Mamy dwa przejścia. Skończył się tłumik. Jakaś odsiecz przyjechała, chyba widzę. Czekajcie, bo to jest tutaj. Mamy niebieski okrąg na mapie. Zaraz zobaczymy. A tu coś jest. Na drzewie. Dobra. Gdzie? Tam jesteś. A, widzicie, przejście tu jest. To tutaj. Którędy? Nie chcesz wiedzieć. Dobra, Majers. Prosiłbym cię na wieczny spoczynek, ale powiem ci, że chyba nie chcesz wiedzieć.
Co ktoś tutaj gada za głupoty? Co, musimy poinformować kogoś o tym, że zadanie zostało wykonane. Dobra. Jako, że jesteśmy tutaj na miejscu praktycznie, no to kolejna misja, co się robi, by przeżyć. Misja od Sary. Pułkownik Sary, tak. Teraz muszę zanieść to pułkownikowi. Trochę będę driftował, bo chcę znacznie wędbić. Poza tym musimy jeszcze trochę przeciwników wyeliminować z ukrycia i trochę przy pomocy broni białej. To czego ode mnie chcesz, O'Brien? Dobrze, że twoja żona żyje. Okej, ale czego ode mnie chcesz? Mówiłem ci, że zakażeni świrusy mutują. Niektórzy szybciej niż inni. Aha. Jeden dostał bransoletę śledzącą, żeby mieć go na oku, a czasami zatrzymywać, pobierać próbki krwi i sprawdzać rozwój wirusa. No dobra, ale co ja mam zrobić? Stwór wlazł na teren bojowników. A, jasne. Mamy się jak zbliżyć. No tak, strefa zamknięta, uzbrojone przyczółki. Tak jest. Co to? Kiedy namierzysz cel, musisz coś dla mnie zrobić. W tym zestawie masz niezbędny sprzęt do polowej biopsji. Potrzeba krwi i próbek tkanki. Poradzisz sobie? Dam sobie radę. A w ogóle... Ładny mundur, kapralu. Pasuje ci. Wal się. Sygnał dochodzi gdzieś z okolicy góry Scotta. Jest tam jaskinia. Obiekt, który tropisz, ma znacznie przyspieszony metabolizm. Podejrzewamy, że właśnie tam będzie się kierował. Chcielibyśmy, żebyś sprawdził coś jeszcze. Wysłaliśmy tam ekipę pieszą. Nie wrócili. Więc daj znać, jeśli ich znajdziesz. Ludzie tutaj czekają na jakieś informacje. No to co jeszcze możesz mi powiedzieć o tym świrusie, którego tu robicie? Nie mamy wszystkich odpowiedzi. Wiemy tylko, że zainfekowani mutują. Mówimy tutaj o przeskoku całe miliony lat ewolucji. Wydaje nam się, że komunikują się ze sobą za pośrednictwem feromonów, jak mrówki, pszczoły i inne. Wiesz, za dzieciaka nie oglądałem filmów o statkach kosmicznych, elfach. To nie mój klimat, ale dla mnie to brzmi jak jakieś wielkie pierdololo. Wiesz sobie, w co chcesz. Zmienisz zdanie, kiedy zobaczysz nasz obiekt badawczy. Bez odbioru. Wy co czekacie, bo tu może w środku coś być, a pusto. Objazdowa. Kurde, nie zdążyłem przeczytać. Jakiś achievement zdobyłem. Nie wiem, z jakiej paki. Oh shit. Zapowiada się gruba akcja, coś czuję. O'Brien, jestem przy jaskini i wchodzę do środka. Na pewno będziecie gotowi? Tak, czekamy na sygnał. O Jezu. Co jest? A, gówno świrusów. Wszędzie go pełno. Hej, O'Brien, wiesz może, co stało się z twoimi ludźmi? Jesteś pewien, że nie wpadnę na hordę? Wiedzieli. Pamiętaj, jeśli ich znajdziesz, mamy tu ludzi, którzy będą ci wdzięczni. Wdzięczni? Jasne, to wszystko zmienia. Dobra, łapię. Spoko. Zajmę się tym bez odbioru. No to świrusy też się opróżniają. O'Brien, wiesz może, ilu tu jest ludzi? Znaczy, ilu ludzi straciliście? Czterech. Czterech ludzi. Badacza i trzech żołnierzy. Jezu, O'Brien, wyjaśnij, o co ci chodzi? Badacz, Kup, to mój przyjaciel. Jeśli mi pomożesz, zrobię co w mojej mocy, żebyś mógł odzyskać żonę. O'Brien bez odbioru. No dobra. O'Brien, skoro już tropię tego waszego świrusa, może powiesz mi coś jeszcze po naukowemu? W sensie, powiedz coś o wirusie. Coś, czego jeszcze nie wiem. Prawdopodobieństwo zarażenia w przypadku kontaktu z wirusem wynosi prawie 100%. W pierwszych tygodniach zmarli prawie wszyscy poniżej 12 roku życia. Osoby niedojrzałe wykazują dużo niższą odporność. Podobnie jak osoby powyżej 60, ich ciała nie były w stanie wytrzymać tak
gwałtownych zmian na poziomie komórkowym. W przypadku pozostałych przekształcenie następuje z powodu mutacji. Sęk w tym, że ta mutacja postępuje w tempie wykładniczym. Wiem, wciąż to powtarzasz. Co to oznacza? To oznacza, że zainfekowany obiekt, świrus, którego tropisz, nie jest taki jak inne. Udało nam się zaobserwować i zidentyfikować ponad 12 mutacji. 12? Tak, a to jeszcze nie wszystko. Nie uwierzyłbyś, jakie rzeczy widzieliśmy. Cholera. Wiesz co? Pewnie bym uwierzył. Bez odbioru. Dodatka terenowa badacza. Przepraszam bardzo. Bo to widzę, jest masę różnych ścieżek. Wybrałem jakąś tam jedną. O cholera. Cholera, co to było? Ale szybko padło. Co to kuźwa jest? Jakiś nowy typ kurwa wirusa. Ja cię pierdziu. Znalazłem następnego. Na identyfikatorze ma napisane HS Patterson. Dobra, dzięki za informację. Nie zapytałeś o Brian. Ale o co? Czy gość żyje, czy nie? Jego radio milczy od 12 godzin. Wszystkie radia milczą od 12 godzin. Już nie muszę pytać. Przy okazji, dzięki za pomoc. Bez odbioru. Ej, czekajcie, bo coś... Kurde, przeoczyłem. Ja cię pierdziu. Co tam trzeba było zrobić? Kurde, zgubiłem się kompletnie, już nie wiem, gdzie jestem teraz. Ja cię pierdziu. A, tutaj, dobra. Coś trzeba tam chyba interaktywować. Musimy interakcję przeprowadzić, bo widzicie, cały czas mamy info. Cholera, niepotrzebnie spadłem. Ale tu kurde nic nie ma przecież, co tu mamy zrobić? No nic tu nie ma przecież. Zamyślam, że... Przeszukuję jaskinie. Nie no, tutaj chyba nie, dobra. Idźmy tutaj dalej. Jak mam się do niego dostać? Ej, no coś jest kuźwa nie tak. Tutaj coś mamy jeszcze. Może tamtędy. Kolejne. O'Brien, ja znalazłem kolejnego. Zgodnie z identyfikatorem to Robinson. Okej. Dzięki. Przekażę jego rodzinie. A, czyli wy macie rodzinę. Zabraliście bliski, kiedy to wszystko się zaczęło. Nie będę przepraszać za to, że mam szczęście, a przynajmniej większe niż inni. Tak, niektórym udało się zabrać bliskich. Niektórym. To świetnie, O'Brien. Bardzo się cieszę. Nie chcieliśmy, żeby tak wyszło. A, chyba nikt nie chciał. Kurde, ta jaskinia jest ogromna. Cholera go wie, co tu jest jeszcze. Nie wiem, gdzie mnie tak rakieruje, ale chyba do tego pierwszego łebka. Ja cię sunę. Jeszcze musimy dwóch znaleźć? Ja cię pierdzie. Nie wygląda to do... Ups. O'Brien, znalazłem ostatniego z twoich.
Nazywał się Cooper. Zrozumiałem. O nie! Jezu. Czekaj, on ciągle żyje. Trzymaj się, hej! Cooper, Cooper! Hej, 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 hej! O, tutaj, tutaj! Zaraz cię stąd zabierzemy, dobrze? Cooper? Cooper, zgłoś się! Wszystko się zjebało. Rozsypce. Idziemy. O Jezu. Co się dzieje, Deacon? Cooper! Ma połamane nogi. Zaczekaj, zostań z nim. Wysyłam drugą drużynę. Nie, 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 nie. Mam uszkodzony kombinezon. Nie przeżyję. Hej. Chcę pomówić z Jen. Dawać tu Jen, już! Cooper! Kurwa, kto ci to zrobił? Co tu się stało? Było takie szybkie. Nawet go nie zobaczyłem. Czyli mówisz mi, że to świrus to wszystko zrobił? Biegać. To był biegać. Cooper! Cooper, jesteś tam? Świetny motyw świrusa, biegacz. Słyszę cię. Kup, posłuchaj mnie. Chcemy cię stamtąd wydostać. Słyszysz mnie? Kup! Nie! Nie! Puszczaj mnie! Zabierzcie ją stąd! Nie żyje. Rozumiem. Bez odbioru. Biegacz. Ale ja znalazłem trzech ludzi, a nie czterech, więc... Nie wiem, czy to mi zaliczy, czy jak. A właśnie. Jeszcze biegacz. Będziemy robić rolę. Co u diabła? Shit. To z jakim gównem mam tu do czynienia? Biegasz? Myśli, że co, chujek startuje w maratonach? Sprint uprawia? No, ostry jest. Nie, po prostu jest szybki. Jakieś 65 km na godzinę. 65? Jezu. A, i silny też jest. Może powinieneś przerwać? Nie, nie, do diabła jestem. Niczego nie będę przerywać. To nie jest twoja walka! Kurde, dala. Bez odbioru. Ajajaj. Prosty przeciwnik jak but. Tylko chciałem sobie, kurde, sprawdzić, czy możemy coś tutaj stworzyć. Broń przeładowywałem się. No, podejdź tutaj i zbierz to do kurde nędzy. Dobra. To już ci się nie przyda. Da się go. O właśnie. Co ty na to? Ten biegacz powinien mieć urządzenie tropiące. Weź je. Dzięki niemu cię wyciągniemy. Co? Jak? Jak, O'Brien? Mamy podczerwień. Możemy śledzić ruchy hordy. Weź je! No dobra. A prosty przeciwnik. O Jezu. Znaczy wiecie, byłoby takich 3 albo 4 na raz. Mam nadzieję, że to pewnie bym dostał po dupie. O'Brien, mam twoje próbki. St. John, zawijaj się! Co? Zawijaj się stamtąd już! Idzie hordę! O kurwa. Sobie jaja robisz. No to z hordą będziesz przesrane. Kurde, są coraz bliżej. Gdzie ja kurwa mam ich w ogóle? Ja cię pierdziele. Czas na grilla.
Ja pierdziele. Zaraz po mnie. Taka horda chyba niedługa jest. Już po hordzie. To jakaś taka malutka ta horda była. Jezu, Brian. Nie zdążyłem wszystkiego przeszukać. Tak, udało, ale nie dzięki tobie. Przekazuję współrzędne, bez odbioru. Fajne zadanko, tylko szkoda, że nie mogłem. Znaczy w sumie dobrze, że mnie gra wyniosła stamtąd, nie musiałem wracać. O'Brien, cztery osoby przez to zginęły. Oby było warto. Jezu, posłuchaj się tylko. To byli moi ludzie i nikt nie będzie pouczał jak... Latasz sobie w śmigłowcu wysoko nad Syfem, a potem wpełzasz gdzie? Do przytulnego podziemnego bunkra czy innego chuja. Nie masz pojęcia, jak to wygląda tutaj. Nie co się robi, by przeżyć. O, kojarzysz tych ludzi, Coopera i resztę. Oni nie wiedzieli, w co się pakują, ale ty tak. Wiedziałeś. Co? Wiedziałeś! Odezwij się, jak będziecie chcieli już spadać ze swoją połówką. Może tym razem udacie się wejść z nim na pokład. Po cholerę się z nim kłócił. O matko, 10 tysięcy punktów doświadczenia zdobyłem. O matko, 5 punktów mamy. Możliwość ogłuszania słabszych przeciwników poprzez trafienia ich kamieniami. Tego w ogóle nie używam. Umożliwia ogłuszanie normalnych ludzkich wrogów lub rojaków przez biegnięcie w nich sprintem. Dobra, kondycja to się przyda. To tutaj tyle. Bełty obrażenia od kuszy to też się może przydać. Zwiększa początkową premię, wydłuża działanie koktajlu leczniczego. To słabe jest, ale coś trzeba wziąć, więc... Patrzcie, tu mamy wszystko. Daje szansę na odzyskanie część bełtów wystrzelonych z twojej kuszy. Tu mamy, wszystkie skille odblokowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tu mamy 15. Tutaj potrzebuję jeszcze raz, dwa. I tutaj potrzebuję raz, dwa, trzy. Jeszcze 5 skilli i będziemy mieli 45. Dzięki temu mam wpadnie achievement też na Steamie. A, bo mieliśmy tutaj wrócić, nie chcesz wiedzieć, tak. Szybka podróż. Ta broń, której używamy, jest słaba. Ja sobie ją wymienię. Chociaż jest celna może, ale chyba... Zaraz zobaczymy jeszcze raz tutaj na... Zaatakujmy. Kapralu, cześć. Witam, sierżancie. Okej. Na razie, kapralu St. John. Kapralu St. John. Sierżancie, jak leci? O, lubisz wydawać. Kredyty cię gryzą w kieszeni, czy co? Okej, dobra. Każda pomoc się przyda, nie? Apteczki. Dobra, tu sobie jednak tą broń podstawową wymienimy. Tylko to było chyba to, nie? Mamy lepsze obrażenia i lepszy zasięg. Minimalnie, ale zawsze coś. I 85 sztuk amunicji w magazynku. A poza tym mamy właśnie chyba tutaj ulepszenie do tej broni. No dobra. Czekajcie, skończmy to, co żeśmy zaczęli typ, czyli pułkownik Garrett tutaj chce z nami pogadać. Na razie, kapralu. Tutaj, tak. Pułkowniku Garrett? Sir? Kapralu, St. John, prawda? Tak jest, sir. Wytropiłem tego dezertera.
szeregowego Majersa i przyniosłem pańską Biblię. Teraz wszechmocny Bóg będzie mieć ostatnie słowo. Sprowadziliście go żywcem? Mamy już dla niego stryczek w obozie. Nie, ser. Anarchiści dorwali go, zanim kurwa, mocha mi leciała. Zakatowali go na śmierć. Szkoda. Ale wola Boża to Boża sprawiedliwość. Tak jest, ser. Do wszystko, kapralu. Dobra. 100%. O, proszę, łowca nagród. Blokowane malowanie, kurde. Wiecie, zobaczmy te malowania. Brak dostępnych zleceń. Może coś ciekawego sobie tutaj zmienimy w tym motorze. Cześć, Dick. Kapralu? Aha, tu się nie da. Gdzie? No, dobra. Ale... Na razie, kapralu San John. Ale ciulowo. Dobra. Co tam mam jeszcze w ekwipunku? Durni jaskiniowcy. Dobra, zróbmy to zanko. To sobie zostawimy już. Pozbądź się obozu łupieżców na zlecenie Diamond Lake. Tylko ja sobie jeszcze... Czołem, sierżancie. Gdzie to mamy jechać? Tutaj. Dobra, szybka podróż. Później wiecie co? Zrobimy hordę jakąś. A może wrócimy do tego miejsca, gdzie mi się coś popierdzieliło z tą hordą. Zobaczymy. Wiecie, walczę z hordą, wytłukłem wszystkich i mi gra nie zaliczyła hordy, więc ona albo się odnowiła, będę mógł dobić ją, lub się po prostu coś zbugowało z grą. No szkoda, bo nie wiem, czy czasem jakiś achievement mi nie przepadnie. Kapitanie, znalazłem łupieżców, tych, którzy napadali na naszych ludzi. Dokładnie tam, gdzie mówiliście. Świetnie, kapralu Sancho. Potrzebujecie pomocy. Wyglądają na byle jaką zbieraninę. Chyba dam radę. No więc pomagajcie sobie. Ta broń jest kapitalna. Ma dużą moc opalającą, jest zajebiście mocna i szybko strzelna. No chyba durni jaskiniowcy. 80%. Wszystko max. Kapral St. John do Diamond Lake. Zgłoście się. Kapralu? Kapitanie, ci łupieżcy przy naszej południowej granicy zostali zlikwidowani. Powiedziałeś nasze. Ser? Bardzo długo byłeś włóczęgą, St. John. Czasami mija trochę czasu, zanim nowy rekrut oswoi się z przynależnością do większej grupy. A szczerze, to nie wierzyłem w ciebie. No cóż, życie nas zaskakuje. Tak, kurde. Zgadza się. To wszystko, kapralu. Proch szczelniczy, ja tu naszę minę zbliżeniową. Bez odbioru. Holy crap. Coś nowego. Tutaj nie możemy tego stworzyć. Kurczę. Dobra, wiecie co? Będziemy na jakąś hordę może polować, nie wiem. Przenieśmy się tutaj. Mamy 13 hord. Wiecie co? Przenieśmy się tutaj. Zobaczymy tę jaskinię, w której byłem już. No nie wiem, czy to mi się uda to zrobić, to cholerne. No tutaj ta horda jest gdzieś. O tu się chyba wchodziło. Zrozumiałem, kapitanie. Bez odbioru. Ach.
Oj, czekajcie, bo mi się broń zepsuje. Oj Boże. No i proszę. Wścieklaka to sobie naprawimy. Kurczę, dychę aż, ale broń jest mega, bo ma dziś maksymalny pasek wytrzymałości i maksymalny pasek obrażeń. Moc obalająca jest niska, ale wszystkiego nie można mieć na full. Ktoś tam walczy. Do diabła, co tu się stało? O nie, ciekawe, czy zostawili coś ciekawego. Ja już tutaj byłem. Nie raz. Nie dwa. Nie trzy nawet, ale... O, 63%. Dobra. Dobra, tutaj sobie przyjedziemy. Tutaj było wejście do tej jaskini. Tylko, że jest noc, wiecie. I tej hordy tam nie będzie w środku, niestety. I to chyba źle robię, bo przydałoby się zaczekać do... rana. Poduszka powietrzna? Do czego to potrzebne jest? Do miny? Kurde, tutaj świrusów nie ma. Bo jest noc, wiecie. W nocy świrusów nie ma. Także ciulowo. Przepraszam. Tutaj jest przejście. O, niestety chyba wszystkich hord nie zaliczymy. O, czekajcie. Coś tam chodzi. No wstawaj, wstawaj. A tu nikogo nie ma, kurde. Musiałbym się przespać i wrócić tutaj za dnia, tak mówię. No
No i dupa, widzicie? Gdzie kurde, sam gdzie ta horda mogła pójść? Jaki kurwa pech. Matko, jeszcze spadłem, się zabiłem. Musimy wrócić po motor. I dupa. Dobra. Dobra, tutaj gdzieś jest kolejna horda. To sobie podjedziemy, mamy czas. Jeszcze z jedną ubijemy. Może dwie. A tutaj widzicie, musimy wrócić za dnia. O, bielarza. Co za bielarz? A, zapomniałem driftować. Musimy to robić, żeby achievement wbić. Wiecie, jest noc, więc wszystkie hordy, kurde, nie śpią. Czekajcie, bo tu jest... most, przez który nie przejedziemy, tędy. Znaczy, przez most przejedziemy, ale... Czekajcie, czy ja tu hordę jakieś nie pokonałem? Ani jednej? Nie, 0 na 13. Ona tutaj gdzieś musi chodzić sobie. W końcu udało mi się trafić. Z tym endem. Dobra, szukajmy hordy tutaj. Ja sobie może zatankuję motor przy okazji. O kurde, części mam do tego. No to jazda. Wiesz, tak się, może uda mi się tutaj gdzieś przespać. To byłoby chyba lepszym pomysłem. Trochę broń, amunicji stracić, to sobie później w tym sakwie uzupełnię. Pójdźmy tam na górę. Ta horda może być wszędzie. W sumie lepiej byłoby motorem jeździć. Ale sprawdzimy sobie te budynki tutaj. Oj, oj, oj. Ile fantów. A tutaj też byłem. Proch. Tego potrzebujemy dużo. Poduszka powietrzna. Może się horda jakaś zleci zaraz. Czy to się da otworzyć? Tego nie próbowałem. O, tu to się da, dobra, super. Co tak ciemno? Nawet z latarką.
Patrzcie, to mi się podświetlały wszystkie drzwi chyba. Kurde pieczona, no nie wierzę. Ale pech. Ale tutaj w tym budynku by się fajnie walczyło z hordą. Coś czuję, bo są różne zakamarki. Jedna sztuka złomu, no super. Dobra, wsiadamy w motor, będziemy tutaj śmigać i szukać hordy. No bo jeszcze chciałbym to tutaj to zrobić. Aha, zbliża się dzień. Tak, czy to noc jest? Sporo teraz wala się tych sprzętów na ziemi, wiecie? Dobra, zróbmy to tak. Pojedziemy tutaj. Aha, tutaj byłem już. Patrzcie, tu jest horda, widzicie? Jedna. A drugiej nie widzę. A tu jest jakaś jaskinia chyba. To nie jaskinia. Dobra, dupa. Tutaj nie ma żadnej hordy. Cholera. Oczywiście korzystam z poradnika, no bo... Gdzie go zniknął? No i tutaj żadnej hordy, kurczę, nie ma. Jaki kurde pech. Dobra, zróbmy tak. Ja sobie zrobię cięcie, znajdziemy hordę. Sprawa wygląda następująco. Około 30 minut jeździłem i szukałem hordy. Nie mogłem nic znaleźć. Zbadałem kilka tutaj jaskiń. Tu jest jedna jaskinia. Czekajcie. Tutaj jest gdzieś jedna jaskinia, już nie pamiętam nawet gdzie. Tutaj były dwie jaskinie. O, tutaj jest jedna. I tu jest chyba gdzieś druga też. I powiem wam, jeździłem po całym mieście, tutaj nie ma nic, nie ma żadnej hordy. W każdym razie nie będziemy już tutaj w takim razie tego robić, no bo jak nie ma hordy, to nie wiem, czy jesteśmy na takim etapie gry, gdzie nie ma tych hord, czy po prostu się coś spartoliło za przeproszeniem, czy co. Kapral Deacon, cześć. Dobra, nie będziemy teraz drążyć tematu. Rozum. Mataśta, kapralu. Dick. Po prostu. Jak się miewa mój ulubiony kapral? Witam, pani sierżant. Dzisiaj nic? Kapralu John. Dobrze was widzieć. Witam, sierżancie. Zrobimy sobie tutaj może jakieś ulepszenie. A, jest niedostępne, widzicie. Dobra, dupa, ale możemy ewentualnie sobie naprawić motor i zatankować. No to lejemy. I zmienić ewentualnie jeszcze wygląd. Za 160 to chyba warto kupić. Reflektor czwarty poziom. O, wytrzymałość nam rośnie. Okej. O, nieźle. To dobry wybór. Okej, dobra. Weźmy te płyty, bo mi się podoba. Naprawdę dobry kawałek. Potem jest beznadziejny. No i mamy tu jeszcze osłonę. Tak jest, sir. Dobry wybór. I zobaczmy te malowanie, bo cały czas coś zdobywam. A tutaj błyszczącym. Aha, matowe. O kurde. Metaliczne. O, wow. Weźmy coś czerwonego.
Dobra. Tutaj też za dużo nie ma do wyboru, ale możemy sobie... miedziana baza. Może być. O, nieźle. To dobry wybór. Zadyszkę to sobie to. Weźmy tą czachę. Okej, dobra. Dobra. Porządeczku. Jak tam nasz motor wygląda? No, całkiem inaczej. Może być. Dobra, weźmy to zlecenie. Do zobaczenia niedługo. Od Kouri. Kapralu St. John, mam pilne zadanie do wykonania. Domyśliłem się po tym, że postanowił się pan ze mną skontaktować. Jeden z naszych patroli został wybity. Wysłałem drugi, żeby ich znaleźli, ale jedna osoba wciąż nie wróciła. Szeregowa Gomez. A, wciąż żyje? Nie wiem. Ślady prowadzą we wszystkie strony. Potrzebuję kogoś, kto umie sobie poradzić, żeby tam pojechał i to sprawdził. Dobrze. Zobacz, co da się zrobić. Na pewno mnie nie zawiedziecie, St. John. To tyle. No, czekajcie. Co to za zadanie się pojawiło? Jeszcze dycha. Dobra, wsiadamy nasz nowy motocykl. John, jak się macie? Dobrze? O kurde, kawał drogi stąd. Shit. Dobra, zrobimy jeszcze to zadanko na koniec tego odcinka. Kurczę, myślałem, że jakąś hordę zaplujemy. Nie wiem, co się stało. Zaczęło się pierdzielić z tymi hordami od tego momentu, w którym właśnie walczyliśmy z hordą na północy w jaskini. I od tego miejsca nie wpadają nam tutaj żadne hordy. A, czekajcie, tu coś jest. Czekajcie, tu coś jest. Jest jakaś jaskinia. Tutaj nie byłem. Tu nie byłem, ale jest... jest nos, więc chyba tutaj nikogo nie będzie, ale tutaj... No sprawdźmy to. O kurde, drabina tu jest jakaś. Dobra, jaki shit. Dobra, wracam do motocykla. Poczekajcie, to sobie wezmę. Nie, no mówię, coś się popierdzieliło to równo. Wirusy za dnia powinny siedzieć w pieczarach, w jamach. Natomiast w nocy chodzą i walęsają się po świecie. Nie, może jak wyjdę... Znaczy wychodziłem z gry. Nawet gry, z gry wychodziłem. Wchodziłem do menu. Co było, gdybyśmy sobie tutaj zamontowali tłumik? Chyba skupmy się na zadaniu. Muszę się przyjrzeć dokładniej. O, tutaj coś jest, jakaś wskazówka. Maszyna bojówki. Gomez. To na pewno jej. Ślady. Buty w sam raz dla kobiety. Pewnie jej. Znowu krew. O Boże. Oby nie tylko jej. Zakrwawiony ślad. Tak. Boże. Ej, gość się pojawił tutaj. Patrzcie, mamy tłumik. Nikt nic nie widzi, nikt nic nie słyszy. Ale czad. Okay.
muszę, bo mi się tunik skończył. Dawaj, dawaj, dawaj! Co my tu mamy sprawdzić? Szmaty? O, tu jest ta poduszka. Ej, kurczę, no... Kurwa, tu mam znaleźć. Niby tutaj coś gra pokazuje. No kurczę, pieczone, no chcę to zadanie zrobić, co jest? Coś się popierdziło z grom, nic nie możemy zrobić, widzicie? Cele nam poznikały, horda się zacięła. Ja cię pierdzielę. Szlak. A czekajcie, bo tutaj mam nieodkryte. Chyba. Tutaj się ślad urwał. Kurde, nie wiem, co jest z tą grą. Coś się powaliło chyba. Jeszcze jakiś ten lacyk. Zobaczmy tam na górze. O kurde, ja pierdziu. Fajnie, że jeszcze dychasz. Syn John, myślałam, że już nigdy nie zobaczę twojej gęby. Hej, zostało ci trochę juchy w tym kościstym dubsku? Bo wygląda, jakbyś chciał nią pomalować cały kampus. To nie tylko moja. Dobra, dasz radę iść? Bo twój motor wciąż stoi przed wejściem, ale to kupa złomo i pewnie nie od dzisiaj tak jest, co? I tak bym cię na luzie objechała. Jasne. Hej, St. John. Dzięki. No dobra, moi drodzy, skoczymy materiał. Już nie będziemy wracać do obozu. Misja jest wykonana. Mamy 70% tych zleceń ukończonych. Moi drodzy, trzymajcie się, serdeczna piona, narka.